Z nami Mateusz Głąb, witaj serdecznie. Witam serdecznie wszystkich. Mateusz, zawiedziony jesteś bardzo, że nie będzie tego rewanżu z Miłkiem? No niestety, no taki sport, rozmawiałem z Michałem, rozmawiałem z jego trenerem, tam poważny uraz, nie ma co ryzykować. Szkoda, życzę mu zdrowia, szybkiego powrotu do sportu. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję się spotkać, czy na sparingach, czy właśnie w walce. No jednak przesunie się to w czasie. On pewnie jeszcze bardziej żałuje, bo przecież on chciał ci się zrewanżować, prawda? No ale taki jest sport. Tak, zdecydowanie. No dla mnie, tak jak mówię, przeciwnik, do każdego przeciwnika podchodzę tak samo, nie podchodziłem do tej walki jakoś emocjonalnie, między nami nie ma żadnych spin, jest wszystko w porządku, mamy kontakt, także no szkoda mi Michała, szkoda walki, jego przygotowań, cieszę się, że znalazł się przeciwnik na to miejsce, mam nadzieję, że dojedzie, bo jeszcze nie dojechał i stoczę tą walkę jutro zwycięską, bo ciężko pracowałem na to i chcę dopisać kolejne zwycięstwo do swojego rekordu. Rozumiem, że wasza rewanżowa walka jest ciągle otwarta i kiedyś pewnie do tego dojdzie. To zależy od prezesa, to zależy od Fenu, od wielu czynników. Powiedz, miałeś mało czasu w sumie, żeby się dowiedzieć coś o rywalu. Udało się coś znaleźć, jakieś jego słabsze strony? No mamy jakiś plan, coś niewiele, bo te jego walki, które znaleźliśmy są krótkie, niewiele dało się wywnioskować, jednak postaraliśmy się z tego wyciągnąć, jakiś plan ułożyć. Mam nadzieję, że jutro wszystko będzie funkcjonować. Tak jak tutaj moi przedmówcy mówili na treningu, tak się walczy jak przeciwnik pozwala, ale to ja chcę nałożyć warunki walki, podyktować i wyjść kolejny raz z RCS-u z podniesioną głową, z ręką do góry. Co po tej walce? Jakie masz plany? Będziesz walczył dalej na Fenie, czy masz jakieś oferty z zagranicy? Ofert jest kilka, jednak ja zostaję przy Fenie, mam tutaj aktualny kontrakt. Jeżeli włodarze pozwolą, to będę też nabywał doświadczenia na innych galach. Wiadomo, tutaj koncentruję się. Tak jak mówię, no, brakuje mi jeszcze obicia, brakuje mi, wiadomo, jestem młodym zawodnikiem, wchodzę dopiero w tą karierę, jednak chcę udowadniać każdą walką, że jestem naprawdę perspektywicznym, mocnym, wieloprzekrojowym zawodnikiem. Ciężko trenuję, ciężko pracuję, żeby to osiągnąć i chcę się rozwijać, chcę dawać dobre walki. Twoje wagi to zawsze wulkan, tak już na zawsze zostanie? Tak. To znaczy, lubię jeść i zawsze z tą wagą tak jest na bakier. Trener bardzo się na mnie denerwuje, bardzo pomaga mi tu firma teraz, catering na diecie, że jednak nie jem świństwa, jem naprawdę super posiłki. Jestem bardzo wdzięczny w ogóle wszystkim moim sponsorom, bo wiadomo, jest to ciężki kawałek chleba, tutaj mocno mnie wspierają firmy, z którymi współpracuję. Dolnośląskie Centrum Terapii Manualnej bardzo o mnie dbają, wszystkie mikrourazy, bo wiadomo, przy tylu treningach, pracy, obciążeniu, zdarzają się te, jednak wszystko jest na bieżąco rozpracowywane. Firma Octagon tutaj ze mną jeszcze współpracuje. Teraz przed walką wsparła mnie jeszcze firma Perfecta z Wrocławia. Także to na pewno każdemu bardzo dziękuję, jestem bardzo wdzięczny. Mam nadzieję, że będzie was, sponsorów moich, coraz więcej. Zachęcam do współpracy. Myślę, że wszystkim się zwracam warto ze mną współpracować. Czyli to nie jest tak, że ty chcesz przestraszyć swojego rywala tą wagą, tylko po prostu się cieszysz, że zrobiłeś wagę? Nie, w żadnym wypadku. Ja cieszę się, udało się zrobić wagę. Docelowo chcę walczyć tutaj w kategorii 70. Ostatnio właśnie ta moja waga jest związana, że walczyłem w wyższym limicie wagowym tam w Anglii. No i tylko w związku z tym było chwilowo, powiedzmy, puściłem tą wagę. Nie trzymałem tego tak jak powinno być. No ale tak jak mówię, szybko wróciłem i jest wszystko w porządku. W takim razie czekamy na kolejny emocjonujący pojedynek w twoim wydaniu, bo takie zawsze dajesz, i do zobaczenia jutro. Dzięki bardzo, do zobaczenia, pozdrawiam i zapraszam na mój facebookowy fanpage. Do zobaczenia.